Wiedzieliście, że w przeciwieństwie do gier komputerowych prawdziwi snajperzy nie strzelają w głowę? A dlaczego? Już wam tłumaczę. Powodów jest przynajmniej kilka, a pierwszym i najważniejszym z nich jest po prostu wielkość celu. Strzelając na typowych snajperskich dystansach, sylwetka celu staje się bardzo mała i już samo trafienie w korpus jest nie lada wyczynem, gdyż cel w lunecie wygląda zdecydowanie inaczej niż w filmach czy grach i jest naprawdę mały, a co za tym idzie, celowanie w głowę byłoby zwyczajnie niepraktyczne. Kolejnym powodem jest fakt, że na wojnie dużo bardziej opłacalne jest ranienie przeciwnika niż jego zabicie, gdyż ranny żołnierz angażuje dużo więcej środków i żołnierzy, którzy mogliby zostać wykorzystani gdzie indziej, zamiast zajmować się rannym kolegą. Na koniec warto też wspomnieć o tym, że praktycznie wszyscy żołnierze noszą hełmy, za to nie wszyscy mają kamizelki kuloodporne, a pocisk karabinowy, który przeleci spory dystans, może wytracić na tyle energii, że nawet kiepski hełm będzie w stanie go zatrzymać lub zrykoszetować.